Cześć, trafiłam dzisiaj na fajne stanowisko piestrzyc kędzierzawych, więc stwierdziłam, że nagram dla Was filmik, żeby pokazać Wam te niewątpliwie urocze z wyglądu grzyby. Piestrzyca kędzierzawa zbudowana jest z główki i z trzonu. Główka składa się z kilku takich nieregularnie pofałdowanych płatów. Przypomina troszeczkę siodło z wyglądu. Jest podwinięta, ale nie zrośnięta z trzonem. Z kolei trzon jest taki wyżłobiony, jamkowaty. Tak jak tutaj widzicie. Piestrzyca kędzierzawa nie jest zbyt często występującym grzybem. Ja znalazłam ją dopiero drugi raz w życiu. Pierwszy raz było to kilka lat temu gdzieś w górach. Nie pamiętam dokładnie gdzie, być może w Gorcach. A teraz cieszę się, bo znalazłam stanowisko piestrzyc kędzierzawych koło Wrocławia. A dokładnie koło miejscowości Wróblowice. Czytam, że lubią rosnąć w lasach, w zaroślach takich liściastych, w trawie, na poboczach dróg i te moje właśnie rosną tutaj dokładnie w takim środowisku. Wszystkie przy poboczu drogi. Sobie trochę wcześniej poczyściłam, żeby porobić zdjęcia. No tutaj idziemy do kolejnych. Też jakieś maleństwo tutaj wyrasta. W internecie widziałam, że niektórzy nazywają je aniołkami. Bardzo mi się to podoba. Faktycznie może coś w tym jest. Jak chodzi o przydatność do spożycia, to z tego co widziałam zdania są podzielone. Niektórzy piszą, że można jeść te grzyby. Inni z kolei nie polecają. Podobno zdarzyły się jakieś zatrucia. Zresztą jak chodzi o smak, też jest podobno ledwo wyczuwalny. Jak sobie to wyobrażam, to pewnie konsystencja może być ciekawa, chrupka. Ale nie będę próbowała. To trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego razu. Pa, pa. Sfotografowanie tych piestrzyc jest niezłą misją, bo rosną w takich krzaczorach. Trzeba to najpierw oczyszczać, ten teren, żeby jakoś fajnie to skadrować, fajnie pokazać. Tutaj jest też dużo krzaków jeżyn, także też się oczywiście już pokułam. Ale myślę, że warto było. Cieszę się z tych zdjęć. Piestrzyca kędzierzawa.